Witaj, Tomku. Witam. No właśnie jesteśmy na uroczystym wernisażu artystycznym galerii Kawaii Art Galerii w Hali Koszyki. Za chwilę odbędzie się niesamowity koncert, który właśnie będzie promujący najnowszą płytę Rafała Brzozowskiego. Powiedz, czy ty osobiście lubisz pop art? Połączenie sztuki z muzyką. Lubię połączenie sztuki z muzyką, ponieważ jest to dobre z jednej strony połączenie, ale z drugiej przyciągające ludzi również. A skąd znajdujesz czas tak naprawdę na wszystko? Z jednej strony jesteś i producentem filmowym, i z drugiej strony dość aktywnie uczestniczysz w życiu biznesowym, należąc chociażby czy to do Klubu Integracji Europejskiej, czy bywając na co dzień na największych galach. Natomiast widzę, że również i osobiście lubisz sztukę, tak jak dzisiaj. Czy miałeś okazję już zapoznać się z najnowszymi utworami z nowej płyty Rafała Brzozowskiego? Czy dopiero dzisiaj usłyszysz po raz pierwszy je w trakcie koncertu? Dzisiaj dopiero usłyszę po raz pierwszy podczas koncertu. Na co dzień działasz w produkcji filmowej i skąd właśnie znajdujesz czas, aby jednak z jednej strony prowadzić właśnie własną działalność gospodarczą, bo wiem, że również jesteś i przedsiębiorcą, jak i zarówno i producentem filmowym. Skąd masz tyle czasu? Czas znajduję, ponieważ chcę połączyć produkcję filmową oraz prowadzenie działalności i pokazywanie się na show biznesie, jak to mówiąc, i na różnych pokazach. W takim razie, Tomku, wszyscy jesteśmy dzisiaj spragnieni wrażeń. Za chwilę rozpocznie się niesamowity koncert i oczywiście i zobaczymy, jakie będą wrażenia w takim razie. A gdzie my Ciebie ponownie zobaczymy? Bo wiem, że już w listopadzie rozpoczynają się zdjęcia do najnowszego filmu fabularnego, którego również jesteś współproducentem. I czy już możesz zdradzić tajemnicę, o kim będzie to film i pod jaką nazwą, czy na razie jest to wszystko owiane tajemnicą? Na chwilę obecną nie mogę jeszcze zdradzić, co będzie bez owiane tajemnicą. Ale już w listopadzie ruszają zdjęcia do najnowszej produkcji filmowej, która będzie niebawem w kinach i do oglądania.